Cześć, dzień dobry. Drugi etap Giro do Agrigento. Mamy nowego zwycięzcę i tego samego lidera. Diego Ulissi wygrał siódmy swój etap w karierze. Siódmy etap na Giro. Naprawdę imponujące osiągnięcie. Peter Sagan próbował, gonił, ścigał, zdobył tą przewagę nad peletonem, ale przytkało go w końcówce i Ulissi wygrał etap. To miał być podjazd do mety. Miał być dzisiaj podjazd do mety. Oczywiście była ucieczka dnia, między innymi z Tegentem, która została skasowana. Ten podjazd do mety nie było do końca wiadomo, czy on jest trudny, czy on nie jest trudny. Wygląda na to, że faktycznie to był taki klasykowo sprinterski pojedynek, bo była szeroka droga, nie było jakichś szczególnych stromizn. No i fakt, że Sagan zdobył tą przewagę, doszedł do Ulissiego. Ulissi też jest dynamiczny. Pokazuje, że to jakby to jeszcze nie był sprawdzian dla górali, tak? To nie było miejsce, żeby pojawiły się jakieś większe różnice w generalce. Chociaż czasami na wielkich turach w takich momentach się pojawiają. Zresztą fakt, że Matthews dobrze też finiszował 5 sekund za Ulissim Saganem z peletonu, no pokazuje, że to była ta rozgrywka dla sprinterów. Wszyscy jakby faworyci generalki, którzy pozostali, po jeden odpad, o tym za moment, finiszowali razem. Najczujniej ze wszystkich Nibali i Thomas. Rafał Majka w środku tej grupy też czujnie i bez większych problemów, więc okej. I bez stresu. Wszyscy czekają na jutro na Etnę. Jutro jest bardzo ciężki etap. Do mety 20-kilometrowy podjazd, 1200 metrów przewyższenia. Po drodze jeszcze dużo górek, więc naprawdę ciężko. Więc dzisiaj pewnie tylko po prostu łapali tempo, sprawdzali nogę. Jutro już będą większe różnice. Oczywiście bywało tak, że na Etnie też finiszowała większa grupa, ale myślę, że ze względu tutaj na tą ustawioną sytuację po czasówce już będą jakieś próby. Kto odpadł? Odpadł Własow. Wycofał się w taki no dość niespodziewany sposób. Na razie to wszystko, co wiemy, to wiemy, że miał problemy, że się zatruł, tak? Stomach problem, cokolwiek to znaczy, zatrucie. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś około covidowe kwestie, bo też podobno covid rzuca się czasami na układ pokarmowy w formie jakiejś biegunki czy czegoś takiego. No jeżeli by tak było, no to Astana miałaby problem, bo już stracili Lopeza, stracili teraz Własowa i no, nie wiadomo, tak? To mogłoby być tak naprawdę zagrożenie dla całego wyścigu, więc miejmy nadzieję, że to zwykłe zatrucie. Słuchajcie, Sagan jest najlepszym góralem teraz. Sagan jest teraz najlepszym góralem w Giro. Troszkę zabawne, troszkę nie. Jeżeli się bawimy w zabawne kwestie, to kiedyś koszulka najlepszego górala na Giro była zielona, dopiero jak Bank Mediolanu, sponsor tej klasyfikacji, sobie zażyczył, żeby zmienić kolor dopasowany do identyfikacji wizualnej, stała się niebieska. Sagan wczoraj się spiął na pierwszym kilometrze, gdzie była górska premia, dzisiaj punkty były na mecie, ale też dzięki tej postawie dzisiaj na mecie no, ustawia sobie powolutku sytuację w klasyfikacji punktowej, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Etap, jak to etap, tak? Początkowy etap wielkiego turu. Ulissi ma zwycięstwo, Sagan się pokazał, szuka formy, jest ewidentnie zmotywowany. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No, jak widać, można całkiem szybko ogarnąć temat etapu Giro. Jeszcze kilka słów o Liège-Bastogne-Liège, bo tam wielka rzecz niespodziewana, niespotykana z gatunku tych, które powodują, że no wszyscy o tym mówimy, czyli Julian Alaphilippe podnosi ręce w geście triumfu, a Primož Roglič wystawia mu koło. Alaphilippe nie dość, że zbyt pewny siebie już na samej kresce, to kilka chwil wcześniej również, ponieważ rozpychał się, zmieniał tor jazdy. I sędziowie, myślę, że trochę w ramach pokazówki, a trochę zasłużenie, relegują go na piąte miejsce w grupce, która walczyła o zwycięstwo, z której najszybszy był Roglič, więc to nie jest tak, że Alaphilippowi odebrano
a Roglic zyskał. Roglic faktycznie wystawił koło. Przypomina to sytuację z Mediona Sanremo 2004, gdy Erik Zabel też wniósł ręce w geście triumfu, a gdzieś pod pachą niemalże Oscar Freire wystawił mu koło, tylko że tam Zabel jakby widział, zobaczył, była taka dziwna mina. Tutaj Alaphilippe do końca był przekonany, że wygrał, nawet nie spojrzał w stronę Roglicza, więc za nadmierną pewność siebie został ukarany przez rywala, a za jakby niebezpieczną jazdę został ukarany przez sędziów. Myślę, że poniekąd to dobrze, bo szlachectwo zobowiązuje, trzeba od mistrza świata oczekiwać mistrzowskiego zachowania i mistrzowskiej jazdy. To nie zmienia faktu, że Alaphilippe decydował o obliczu tego wyścigu, atakował, był agresywny w sensie właśnie ataków, w sensie agresywnej jazdy, takiej ofensywnej bardzo. No i on jakby doprowadził do tej selekcji. On i Mark Hirschi ostatecznie drugi, dalej Pogacar trzeci. Michał Kwiatkowski nie wytrzymał tempa, został z grupy pościgowej, która w pewnym momencie pościgu zaprzestała, finiszował 10. Tam sporo zdrowia zostawił Mathieu van der Poel, ale tym razem nie powtórzył tego, co było na Amstel Gold Race. Świetny wyścig, wszyscy mówią o klątwie tęczowej koszulki dla Alaphilippa, no ale to myślę, że tutaj po prostu zbytnia pewność siebie Francuza spowodowała, że no, że musi obejść się smakiem, ewidentnie nauczy go to trochę pokory i w kolejnych wyścigach nie będzie już tak pewny siebie. Słuchajcie, jutro Etna, bardzo ważny etap, bardzo ważny sprawdzian dla wszystkich. Filip Poganna pożegna się z różową koszulką dzisiaj, Ineos Grenadiers na Giro trochę go jakby chronili i jego, i Tomasa. Zobaczymy, w jakiej formie jest Tomas, w jakiej formie jest Yates, Nibali i Rafał Majka. Będziemy patrzeć, trzymać kciuki. Zobaczymy, co się wydarzy. Szybki skrót. Dwa wielkie wyścigi, jeden po drugim. Udało się tak, że Giro finiszowało chwilkę wcześniej. Dał radę ogarnąć obejrzenie jednego i drugiego. Mam nadzieję, że w Astanie sytuacja jest dobra, że to zwykłe zatrucie własowa. No i czekamy na Etnę, bo to będą też widoki, ten wulkaniczny krajobraz. Świetne rzeczy będą się działy, mam nadzieję. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia do jutra. Cześć.